Historia z ziarnem prawdy rozpoczęła się w ten sposób, że moja żona dostała tę książkę jako prezent pod choinkę. I na okres świąt zniknęła z pola widzenia, co muszę powiedzieć, nieźle mnie zirytowało, bo była po prostu nieobecna. Czytała, pochłonęła ją to zupełnie. Zamiana tej prozy, którą zawsze miałem za taką fantastyczną, zamiana jej na scenariusz filmowy, to był proces czasami bolesny. Bo się okazało, że, no, że ja żyję w przekonaniu, że w tej powieści się cały, czas coś dzieje, że akcja goni akcję, wydarzenie goni wydarzenie. A jak to przepisaliśmy tak po prostu na tekst scenariusza, no to się okazało, że on tam głównie myśli sobie w głowie różne rzeczy i się niewiele dzieje. Prawo być klocki. Nie ma. Nie rozumiem, dlaczego nie mamy odwagi? Pan jest wariatem. Tematem gdzieś jest oczywiście antysemityzm i to, że te demony powstają, sprowokowane przez mordercę, który kopiuje obraz Karola de Prevot. Ten obraz jest namalowany w 1708 roku i do tej pory wisi w sandomierskiej katedrze. Szacki, który chce znaleźć mordercę, wydaje mi się fascynujący, że ma w sobie taką siłę, która powoduje, że interesuje go tylko i wyłącznie prawda. Wiedziałem, że nie chcę, żeby moim bohaterem był zmęczony policjant, który za dużo pije, którego żona zostawiła, z kobietami mu się nie układa, a on siedzi w domu sam ze swoim Jackiem Danielsem i ma jakieś, nie wiem, kretyńskie hobby typu słuchanie muzyki operowej. I dlatego pomyślałem, żeby zrobić bohaterem prokuratora, który tak naprawdę w polskim systemie prawnym bardziej działa jak taki detektyw z klasyki noir niż policjant. Pierwszy dzień zdjęciowy zaczął się od totalnej katastrofy. Przyjechał samochód Szackiego, się okazało, że jest fajnie, Citroen, tylko że nie działa. Pani, która miała grać lalkarkę, aktorka, która była lalkarką i miała tam obsługiwać marionetkę, się rozchorowała, nie dojechała, trzeba było na gwałt jakąś aktorkę, która potrafi obsługiwać marionetkę. Kaskaderzy nie zgodzili się na to, żeby aktorzy chodzili po skarpie bez zabezpieczenia, aktorzy nie chcieli się zgodzić na to, żeby chodzić po skarpie z zabezpieczeniami. Wszystko się psuło, wszystko nam się zawaliło. I wydaje mi się, że to było niezwykle ważne, ponieważ Borys z Łukaszem udowodnili całej ekipie, że po prostu zrobił wszystko, żeby ten film się udał. Mieszkam w Stanach od ponad 30 lat i tam jest mój dom i tam jest moje miejsce i tam pracuję i tam jest mój zawód. I to jest pierwszy film w Polsce jako autor zdjęć. Do tej pory zawsze pracowałem jako operator kamery przy różnych produkcjach, mniejszych czy większych. I to jest pierwszy raz, kiedy miałem możliwość i propozycję właśnie od Borysa Lankosza pracy przy Fabule Polskiej. Widziałem, jakie są jego doświadczenia, że to jest operator, który wyszedł spod skrzydeł samego Svena Nykvista, który jakby jest zanurzony w amerykańskim kinie, organicznie je czuje, który wyszwękował najmocniejsze kino akcji, jakie przychodzi nam do głowy. No, wszystkie te filmy, które jakby działały na mnie i porywały, uwielbiałem je, Łukasz tam był. Najtrudniejsze zdjęcia, jakie były, to było pokazanie lochów, gdzie nasz bohater zmaga się z psami, które go atakują, ponieważ chcieliśmy to zrobić w totalnej ciemności, bez tej ciemności filmowej. Uważaliśmy, że film powinien być w jakiś sposób, może nie brzydki, ale taki nieprzyjemny, żeby widz
poczuł się naprawdę zagrożony, że jest w miejscu, gdzie nie ma pojęcia, co się dzieje i z każdej strony może zostać osaczony, zaatakowany, nie wiadomo, co może się z nim stać. Robert Popławski, kaskader, był zabezpieczony kewlarowym rękawem, który chronił go przed pogryzieniem, ale w pewnym momencie żarty się na moment skończyły, bo psy po iluś godzinach pracy no, zadziałały jak brutalne zwierzęta. No, szczęki zacisnęły się mocniej, ale na szczęście wszystko jest okej. Okay.